Centrum Tokarskie Okuma Genos L 2000 to mniejszy model z serii bardzo popularnych tokarek Genos. Obrabiarki te cieszą się uznaniem użytkowników ze względu na wysokie parametry robocze, wysoką stabilność wymiarową i żywotność. A wszystko to w konkurencyjnej cenie. Tokarka Genos L 2000 posiada prowadnice ślizgowe zapewniające wyjątkową sztywność oraz bardzo dobre tłumienie drgań, zatem i niższe koszty narzędziowe. Elektrowrzeciono posiada moc 15 kW i wyjątkowo wysoki moment obrotowy 326 Nm, umożliwiający zwiększenie wydajności obróbki i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jej użytkownikom. W standardzie maszyna posiada konik NC, co ułatwia proces przezbrajania maszyny dla różnych długości detali i zwiększa możliwości maszyny. Obrabiarka ma kompaktową budowę i zajmuje niewiele miejsca na hali, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego dostępu do przestrzeni roboczej i dla czynności serwisowych. Prezentowany model maszyny posiada 12-pozycyjną głowicę rewolwerową VDI-30 z funkcją napędzanych narzędzi, których napęd posiada moc 4 kW i maksymalnie 6000 obrotów na minutę. W opcji dostępne są także modele z osią Y o zakresie 80 mm, co jeszcze bardziej pozwala zwiększyć możliwość frezowania na tej maszynie. Tokarki serii Genos L posiadają w standardzie system kompensacji odkształceń termicznych Thermofriendly Concept, dzięki któremu zapewniają wyjątkową stabilność prowadzonych procesów, jak również eliminują czas potrzebny na ustabilizowanie wymiarowe poprzez rozgrzewanie maszyny. Dodatkowo istnieje możliwość zabezpieczenia obrabiarki przed skutkami uszkodzenia narzędzia poprzez zastosowanie funkcji monitora obciążeń w trakcie obróbki. A przy zastosowaniu graficznej nakładki OneTouch IGF operator może w łatwy i szybki sposób przygotować program NC bezpośrednio na obrabiarce, bez użycia kodu ISO. Okuma Genos L 2000 może zostać wyposażona również w odbiornik detali oraz interfejs do podłączenia podajnika prętu, dzięki czemu możliwa jest wydajna obróbka detali z pręta z minimalnym zaangażowaniem operatora. Jeśli jeszcze macie wątpliwości odnośnie jej zakupu, to podsumujmy. Wysoka wydajność, precyzja, stabilność, która zwiększy Twoją konkurencyjność i wszystko to w atrakcyjnej cenie. A na koniec dodam jeszcze, że Okuma Genos L 2000 już w standardzie posiada także funkcję harmonicznej zmiany prędkości obrotowej wrzeciona, co jest bardzo przydatne przy pracy na przykład narzędziami na dużym wysięgu. Więcej na temat tych i innych maszyn Okuma dowiesz się z naszej strony htm.net.pl oraz kontaktując się z lokalnymi inżynierami sprzedaży. Zapraszamy! High Technology Machines Limited. Productivity Developments.